Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Część oświatowa subwencji w 2012 roku w kwocie 39 miliardów 161 milionów złotych nie pokryła rzeczywistych potrzeb wynikających z zadań oświatowych samorządów. Ponad 90% polskich gmin musi uzupełniać subwencję oświatową. Ze sprawozdań gmin wynika, że wydatki na zadania bieżące w oświacie wyniosły średnio 124% dochodów subwencji i dotacji. Ponad 1200 polskich gmin musiało uzupełniać dochody subwencji i dotacji o ponad 20% z dochodów własnych, ograniczając w ten sposób finansowanie bardzo ważnych zadań własnych gminy. Największe dofinansowanie oświaty wystąpiło w miastach na prawach powiatu, średnio o 29%. Czy rząd podejmie wreszcie kompleksową analizę rzeczywistych potrzeb finansowych samorządów w zakresie zadań bieżących w oświacie i wychowaniu i urealni algorytm podziału subwencji oświatowej? W tym kontekście krytycznie należy ocenić niepełne wykorzystanie rezerw celowych związanych z oświatą i wychowaniem. Rezerwę 44 związaną z dofinansowaniem zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego zmniejszono po zmianach o blisko 68 milionów złotych i wykonano tylko na poziomie 47%. Narodowy program stypendialny wykonano tylko w 88%, a dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty tylko w 79%. Dziękuję bardzo.